21 punktów, 12 zbiórek i 2 bloki na mecz. Nie, to nie są statystyki Dwighta Howarda, to liczby, które w ciągu ostatnich 3 spotkań wykręca Marcin Gortat. Polak w międzyczasie zanotował także swoje nowe career high, 31 punktów w meczu przeciwko Toronto Raptors. No i właśnie, jak oceniacie grę jedynego polskiego rodzynka w NBA na przestrzeni tego ostatniego tygodnia? Ja teraz sobie sprawdzam na szybko. 6 zwycięstw Wizards i 6 double-double z rzędu Marcina Gortata. Czy to jest jeden z kandydatów na miano zawodnika najlepszego zawodnika tego tygodnia w konferencji wschodniej? Myślę, że tak, że Gortat będzie wśród tych nominowanych. Możliwe, że obok Trevora Arizy, no bo Wizards mają bilans 3-0 w tym czasie. Gortat odegrał bardzo ważną rolę w tym zwycięstwie nad Raptors. On tam zaliczył kluczową dobitkę, która dała im remis i dogrywkę. Dodatkowo był tym bardzo ważnym zawodnikiem w ofensywie na 31 punktów. Nic nie ujmując oczywiście 40 punktom Trevora Arizy, ale wszystkie rekordy punktowe zrobione przeciwko Philadelphia 76ers powinny mieć ten dopis drobnym druczkiem, że to było właśnie przeciwko Philadelphia 76ers w sezonie 2013-14. Także Gortat dla mnie jest zdecydowanie kandydatem do nagrody gracza tygodnia. On mógłby być faworytem, gdyby w spotkaniu z Philadelphia znowu przekroczył 20 punktów. Nie zrobił tego, więc tutaj niestety tego nie będzie. A ja bym nawet bardziej rozciągnął ten jego okres dobrej gry niż ten ostatni tydzień, bo tak jak w tej chwili spojrzałem, od weekendu gwiazd Gortat gra naprawdę dobrze. Jeszcze ten pierwszy mecz po weekendzie gwiazd był przegrany z Toronto, ale przez te 7 meczów on zaliczył 7 kolejnych double-double. Zdobywa 18 punktów w tych 7 meczach, średnio 11,7 zbiórki, 1,3 bloku przy ponad 60% skuteczności z gry. A od 3 chyba spotkań, jak dobrze pamiętam, to już Wizards grają bez Nene, co jeszcze bardziej może skupiać obronę rywali wokół Gortata, także ogromne brawa i bardzo chętnie w tym momencie sam się poklepię w piersi, przyznam do błędów, bo wielokrotnie krytykowałem Gortata. Super mi się podoba jego gra w ostatnich tygodniach. No i mam nadzieję, że zarówno ja, jak i pozostali ludzie go krytykujący będą mogli zamilknąć ze swoją krytyką na dłuższy czas. Ja bym jeszcze nie był taki odważny w typowaniu Marcina Gortata nagrody dla zawodnika tygodnia. On wykorzystuje to, że cała drużyna Wizards ma dobry okres i rzeczywiście od kiedy nie ma Neny na boisku, to jego rola musiała wzrosnąć, bo pod koszem w tej chwili wychodzi obok niego Trevor Booker, który do tej pory był rezerwowym, silnym skrzydłowym, był rezerwowym na tych pozycjach. A poza tym wśród wysokich tam jest Al Harrington, jest podpisany na 10-dniowy kontrakt Drew Gooden i właściwie Wizards nie mają kim grać. Wczoraj Gortat miał problemy z faulami i ta gra podkoszowa Waszyngtonu w tych momentach po prostu wyglądała fatalnie. Gra Marcina jest o tyle dobra, że mimo tego, iż rywale poświęcają mu więcej uwagi, to jednak Marcin stara się być bardzo aktywny i on potrafi sobie znaleźć naprawdę bardzo dobre pozycje. Tutaj też wielkie brawa dla Johna Walla, bo to jest zawodnik, który jest jednym z lepszych rozgrywających w lidze, jeśli chodzi o kreowanie partnerom pozycji do rzutu. I tutaj wielka robota jest też w tym Johna Walla. Natomiast trzeba przyznać, że Marcin Gortat bardzo dobrze wykorzystał ten czas, ten odpoczynek podczas weekendu gwiazd. Wygląda na dużo świeższego, aktywniejszego, szybszego. I to procentuje. Dobra skuteczność z gry, walka na tablicach. Trzeba też zauważyć, że oprócz dobrej gry w ofensywie, to jednak Marcin dużo więcej zbiera po tej przerwie na weekend gwiazd. I jako, że pozytywnie to wpływa na bilans Waszyngtonu, to myślę, że Gortat dzięki temu będzie mógł powalczyć o wyższy kontrakt. No jak myślicie, na co stać tą ekipę z Waszyngtonu przy tak grającym Marcinie Gortacie? Coraz lepszej formie także Johna Walla, który także zalicza bardzo, bardzo dobre występy. Czy Wizards to jest już ekipa na drugą rundę playoffów? Myślę, że to jak najbardziej jest drużyna z potencjałem na drugą rundę playoffów. Wszystko kwestią tego, na kogo oni trafią w pierwszej rundzie, bo jeżeli trafią na Chicago Bulls, to tutaj podejrzewam, że nie mają szans. Bulls oczywiście w pełni zdrowia, ci, którzy zostali, są zbyt mocni dla jakiejkolwiek drużyny, moim zdaniem, na wschodzie poza Miami i Indianą.
W przypadku, gdyby trafili na Toronto Raptors, to mają moim zdaniem największe szanse na to, żeby wejść do drugiej rundy playoff. Tu mają dobre matchupy. Tutaj odpowiada im gra z tą drużyną, mimo że wygrali tylko raz na cztery mecze, zdaje się, w tym sezonie. Ale wydaje mi się, że właśnie z Raptors najprędzej by sobie poradzili. Także przy dobrym ustawieniu przed playoff mogą spokojnie dojść do półfinału konferencji, gdzie sromotnie przegrają do zera albo do jednego z Miami lub z Indianą. No ja sobie tak teraz na szybko przyjrzałem. Wizards dwa razy grali w tym sezonie z Chicago Bulls i dwa razy wygrali. Tak jest. Więc. To dalej nie zmienia mojego zdania, że jak przyjdzie co do czego, to w playoffach dostaną od nich łomot. Okej, Paweł, no a według ciebie, czy czarodziejów stać na wygraną w pierwszej rundzie tegorocznych playoffów? Ja myślę, że zarówno Chicago Bulls, jak i Toronto Raptors są w zasięgu Washington Wizards, ale w żadnym z tych potencjalnych meczów nie będą faworytem. Myślę, że Wizards nie są w moim prywatnym top 4 drużyn, które awansują do drugiej rundy konferencji wschodniej. Na pewno drugą rundę konferencji wschodniej to jest Sixów i tutaj nawet nie ma co mówić, że powalczą z Pacers czy z Heat w jakimś potencjalnym pojedynku. Ale moim zdaniem nie przejdą tej pierwszej rundy playoffów. Oni mieli sporo dobrych momentów w tym sezonie, ale jednak to jest drużyna, która nie wychodzi na dłuższy okres poza pewną przeciętność i myślę, że główną rolę w przypadku Bulls będzie tutaj odgrywało doświadczenie. W przypadku Raptors jednak te matchupy w tym sezonie pokazywały, że trzy wygrane i jedna porażka po trzech dogrywkach. Wizards leżą Raptors. Pamiętajmy, że Wizards mają chyba najlepszą formę w tym sezonie, mimo wszystko męczyli się z Raptors dosyć długo i ja jednak nie widzę ich. Znaczy myślę, że mogą zagrać 6 albo 7 meczów, ale tej pierwszej rundy chyba nie przejdą. No a co dalej z Marcinem Gortatem? Bo wszyscy wiemy, że po sezonie kończy mu się kontrakt. Polak wybrał bardzo dobry moment na rozpoczęcie swojej wysokiej formy. Warto tutaj zauważyć, że Gortat jest także najlepszym zawodnikiem Wizards, jeśli chodzi o wskaźnik plus minus. Z żadnym graczem czarodzieje nie są tak na plusie na parkiecie, jak właśnie z Marcinem Gortatem. No i jak myślicie, czy czarodzieje powinni powalczyć o przedłużenie kontraktu z Polakiem, czy Polak powinien chcieć zostać w Waszyngtonie, czy jednak poszuka sobie jakiejś innej drużyny, która, no powiedzmy, będzie gotowa wyłożyć większą gotówkę na stół? Wydaje mi się, że patrząc na to, jak Gortatowi idzie współpraca z Johnem Wallem i Bradleyem Beal'em, to ten tercet powinien zostać razem w zespole, bo Gortat, tak jak powiedziałeś, jest na największym plusie w całej drużynie, jaki jest na boisku, a dodatkowo on się naprawdę fantastycznie rozumie z Johnem Wallem i z Bradleyem Beal'em. Te zagrywki handoff między nim a Bradleyem Beal'em, to mi się z ogromną przyjemnością ogląda. Oni albo kończą rzutem jednego, albo drugiego z półdystansu, także tutaj ta chemia między nimi jest widoczna od samego początku. I wydaje mi się, że dla Gortata zostanie w takim Waszyngtonie byłoby dobrym rozwiązaniem, bo widać, że ta drużyna idzie do przodu, widać, że ma jeszcze przed sobą mnóstwo potencjału. Oni mogą mu zapłacić takie pieniądze, o jakich on myśli, czyli tak w okolicach do 10 milionów dolarów. No i ma przede wszystkim rozpoznany teren, tak? On nie poszedłby gdzieś indziej w ciemno, do drużyny, która się przebudowuje, albo taka, w której nie wie, na co może liczyć. Także pod tym względem to byłoby dobre miejsce. I tak jak mówię, Waszyngton też by na tym skorzystał, bo mają zawodnika już też rozpoznanego, który wiadomo, że dobrze współpracuje z dwoma filarami zespołu, no bo wokół Johna Walla i Bradleya Beala ta drużyna będzie dalej budowana. No cóż, ja myślę, że Marcin Gortat powinien zostać w Waszyngtonie, bo jednak John Wall jest takim typem rozgrywającego, dzięki któremu Marcin Gortat gra po prostu dobrze, bo zarówno podczas przygody w Phoenix Suns, jak i teraz w Wizards mogliśmy się przekonać, że Gortat dobrze gra wtedy, kiedy rozgrywający jednak dużo myśli o podawaniu i dostrzega swoich partnerów. Takim rozgrywającym był Steve Nash w Phoenix, takim rozgrywającym jest John Wall, także myślę, że ciężko będzie znaleźć Gortatowi kolejny klub w NBA, który spełni jego oczekiwania finansowe i w którym będzie mógł sobie naprawdę ponabijać te statystyki i powalczyć o coś, bo Wizards będą w kolejnych sezonach naturalnym kandydatem do playoff, bo naturalny rozwój Johna Walla i Bradleya Beala powinien sprawić, że będą tylko coraz lepsi.
Nie widzę lepszego miejsca na mecz Gortata niż Waszyngton i myślę, że tutaj główną kwestią będzie to, ile Marcin Gortat tych pieniędzy dostanie. Ja myślę, że taka oferta do 10 milionów byłaby rozsądna. Raczej nie sądzę, żeby ktoś zdecydował się dać większe pieniądze. Myślę, że 10 milionów byłoby jak najbardziej na miejscu.